Cześć kochani, witam was w nowym dniu i w nowym vlogu. Ja właśnie jestem w kuchni i wyciągnęłam prasę. Zaraz zabieram się za prasowanie i będzie tego trochę. Jak tam Niuniu? Cześć! Jak się czujesz? No właśnie, chyba za szybko się ucieszyliśmy. Wczoraj Lilusia się czuła dobrze, a dzisiaj czuję się kochani znowu słabiej. Pobolewają ten brzuszek. Ha, no tak to jest niestety. Leć, połóż się, odpoczywaj, Niuniusz. Mama ci zaraz piciu zrobi. Mamusia zrobi ci pitku i zrobię też, właśnie się przymierzam. Naszykowałam tutaj kisielek. Kisiel zrobię dla Lilusi, żeby była na takiej, wiecie, diecie lekkostrawnej sobie teraz. O, tu już włożyłam też... Jejku, no żelazko, żeby mi się nagrzało. I powiem wam, że tak jak widzicie, prasowanie, Lilusia się nie najlepiej czuje. Tutaj jakiś kisiel, tu zaraz jakiś obiadek. Ja też jestem trochę roztrzepana, wyschły mi właśnie włosy, jak widzicie. I jeszcze nie zrobiłam brwi, tylko pomalowałam oczy i nawet nie wiem, czy będę je dzisiaj robiła. Czy tak, wiecie, na luzie, bo będę raczej w domu. Mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia, chcę jeszcze posprzątać. Fajnie jest zostawić przed wyjazdem domek posprzątany. I właśnie stwierdziłam, że się do was odezwę, przywitam i zacznę już tego vloga. My eyes are clear, no secret. I wanna know, was it serious? I need a kid, my best friend. Is it easy to show the way to... Mama! Co się bawicie? Lalkami. Tak, balkami? A ja widzę, że Lila trzyma squishy. Nie, bo Martin musiał do kanapy tak mieć. A po to... Idziemy na spacerek? Tak. Mama musi skoczyć na chwilę do bankomatu. Jeszcze wiecie, troszkę pieniążków wypłacić na drugą. Teraz nie wiem jeszcze, wiesz, na razie to się śpieszę, mamy niezłe busy, dużo zajęć, więc na razie się przespacerujemy i ja skoczę do bankomatu. Zaliczymy spacerek. Idziecie za rączkę? Bardzo ładnie. Siostrzyczki. Zaraz przechodzimy, Niunia. Mama! Lubię, jak wy tak się przytulacie i takie jesteście zgrane i nie ma żadnych kłótni, tylko jest love. Lubię. Do kosza, Lilusiu. Tam jest kosz. Idziesz się pobawić, Mati? No, możesz, no. Zdejmij, jak chcesz. A tu jakie są fajne parasolki. Dzisiaj, kochani, będę chodziła po domu zupełnie na luzaka, że tak powiem, w sportowym ubraniu, ponieważ jest, tak jak mówiłam, dużo jeszcze do zrobienia i nie ma co się, wiecie, stroić. Później wam pokażę, co zakładam na drogę. Na drogę zawsze staram się ubierać wygodnie, ponieważ my będziemy 24-25 godzin, 23 to w najlepszym układzie w samochodzie, a skoro będziemy tyle czasu w samochodzie, no to wiecie, trzeba się ubrać jak najwygodniej i dziewczynki tak samo muszą być ubrane wygodnie i na to jakby stawiam, to jest priorytet podczas podróży. Co chcesz zabrać? Misia? Tak. No pewnie, że Misia możesz zabrać, kilka zabawek na pewno. Właśnie byłam, kochani, na ostatnim mini shoppingu przed wyjazdem i powiem wam, co kupiłam. Malinki na drogę dla mnie, dla dzieci, dla męża. Jabłuszka to przede wszystkim dla taty. Wzięłam z serii zdrowych batoników bez glutenu. I ten jest o smaku, właśnie jak ja wzięłam, kakaowy po prostu. Te batony są przepyszne i zdrowe. Trzy bananki, bo właśnie Lilusia jednego zjada. Wzięłam też boróweczki i tutaj jak widzicie też bezglutenowe makadamia plus, orzechy makadamia plus kokos. Takie 5 batoników i one też są przepyszne i wiecie, takie jeszcze batoniki, które można zjeść w czasie drogi, po których się człowiek źle nie czuje. I były skarpety w dobrej cenie w Aldiku, więc wzięłam i na wakacje, jak zostaną, to później będzie Matysia miała do szkoły, bo to są z tych dłuższych. Matysia i Lila, bo w sumie rozmiar jest od 12,5 do 3,5, a Lila ma chyba 12.
Może 11 jeszcze. No to nie, to raczej dla Matei. Zobaczymy. No i to takie widzicie ostatnie niewielkie zakupy. A jeszcze to, no właśnie. Słuchajcie, jeśli macie gdzieś w pobliżu Aldika, to ja Wam szczerze polecam La Cura, i to jest żel do mycia twarzy. Delikatny, nie podrażnia, nie przesusza skóry. Ja go używam już chyba z 1,5 roku i powiem Wam, nie znalazłam lepszego zastępstwa. Także one są w dwóch wersjach, jeszcze taka biała chyba jest, ale nie bierzcie tej białej, bo raz miałam i zdecydowanie ta jest 100 razy lepsza. Także polecam. Kochani, pokazałam Wam, jakie zrobiliśmy zakupy, pokazałam się chwilę przed lustrem, ale jeszcze się dzisiaj nie przywitałam, także cześć, witam Was bardzo serdecznie. Powiem Wam tak, już zrobiłam paznokcie u nóg, jeszcze idę zrobić u rąk, chyba właśnie teraz to zrobię. Na razie mam dobry czas, jest 10:36, w planach dzisiaj makaron z tuńczykiem na obiad, taki makaron pełnoziarnisty. Muszę zrobić jeszcze kanapki, muszę popakować leki, kosmetyki, na pewno Wam pokażę, jakie biorę kosmetyki na wakacje, bo nie będzie ich aż taka duża ilość. Tu jeszcze naszkowałam ręczniki, patrzę, jasną torebkę. Wiecie, no dużo różnych rzeczy, na przedpokoju pełno różnych butów, może nawet Wam to pokażę, bo kilka walizek, zobaczcie, kilka walizek jest już spakowanych, kocyk na drogę do samochodu, a tutaj różne buty powyciągałam, z których rozważamy, które wziąć, ale to nie są wszystkie, zobaczcie, bo pod tym krzesłem są jeszcze. Muszę jeszcze te buciki poprzeglądać i podejmę decyzję, które jadą z nami. Pudełeczko do laptopa też już sobie czeka, ale laptopa zapakuję w ostatnim w ogóle, wiecie, możliwym momencie, bo jeszcze trzeba wszystkie sprzęty naładować i też trzeba o tym pamiętać. Wasze już te plecaki, torby szkolne, jakieś takie rzeczy. Okay. Ja robię paznokcie, kochani, i wybrałam kolor czerwony. Ale znowu nie oddaję kamera. On będzie taki wyrazisty czerwony, bo wiecie co? Bo tak sobie pomyślałam, że czerwony się nie używa latem. To tak sobie zrobię odwrotnie. Tak sobie pomyślałam, że zrobię odwrotnie, a u stóp mam fioletowy. Nie idę jakoś, wiecie, w ten jeden i ten sam kolor albo podobny. W ogóle robię czyste szaleństwo, bo kiedy, jak nie latem. Gotuję, mówiłam Wam, już nie pamiętam, czy mówiłam, że gotuję makaron pełnoziarnisty i będę robiła go z kurczaczkiem, nie z kurczaczkiem, tylko z tuńczykiem, chociaż fakt, jeszcze mam odrobinę kurczaka, no to ja może z nim z kurczakiem, zobaczymy, kto będzie, co będzie, kto będzie chciał, bo już dzisiaj trzeba opróżnić tą lodówkę do końca. I piję sobie tutaj też wodę, oglądam film, także chwilowo luźniej trochę w tych przygotowaniach. I skończyłam, kochani, robić właśnie paznokcie czerwone, swoje, nieprzedłużane, wygodne będą, wiecie, idealne. I powiem Wam, że bardzo ładny jest ten odcień czerwieni. A czerwień, jak wiemy, nigdy nie wychodzi z mody, zawsze można sobie zrobić takie paznokcie, czy zimą, czy latem, to nie ma aż takiego znaczenia. Aj, i czas mnie goni, zabieram się dalej, kochani, za pakowanie. Dziewczynki trzeba do końca spakować. Może same nawet podpowiedzą, co tam chcą zabrać. Zobaczymy. Muszę się tutaj, wiecie, teraz pozbierać i dokończyć też obiadek. Tutaj do lodówki turystycznej, którą zawsze zabieramy, chowam takie rzeczy jak jedzenie na podróż. Wiecie, to jest zawsze pewność, że jest świeższe, bardziej świeże. Kolejną walizkę. Jejku, jak ciężko jest się spakować, powiem Wam, że tyle jest tych rzeczy. Tutaj Matysia włożyła sobie parę rzeczy, parę zabawek do Polski, coś tam na drogę, tutaj jakieś upominki, już mi nie weszły, a jeszcze tu musi wejść herbatka, tam jasieczki i kocyk na podróż, bo zawsze na promie można się zdrzemnąć, więc się zawsze przydają dodatkowe podusie czy kocyk. No tutaj już wcześniej moje Artura i jedziemy, ja jednak jadę w swoich klapeczkach, bo najwygodniej mi będzie w samochodzie sobie na przykład zdjąć te klapki, a dziewczyny jadą w krosach.
Także myślę, że to też jest dosyć fajne rozwiązanie. Jakby było im chłodno, to można założyć skarpeteczki, a jak nie, to po prostu na gołe stópki. Ja im parę skarpetek biorę zawsze do torebki. Biorę do torebki podręcznej sobie też jakieś zawsze leki, gdyby były w razie konieczności potrzebne. Do torebki podręcznej, co ja jeszcze biorę takiego ważnego? Skarpetki właśnie, no teraz mi nie przychodzi do głowy. Czasami biorę żel antybakteryjny, bo jak myjemy ręce na jakichś stacjach, to fajnie jest sobie je oczyścić. Obiecałam, że Wam, kochani, pokażę, co biorę, jeśli chodzi o makijaż. I tak, biorę tusz z Klinika, który mi się przyda dosłownie do momentu zrobienia rzęs przez 3 pierwsze teraz dni. Kreskę czarną do oczu i właściwie będę używała tylko kreski do oczu czasami i rzęsy, które będę miała zrobione. Jeśli chodzi o ogólnie makijaż, to tak, biorę krem i tutaj nie ma kremów na słońce, bo jeszcze ich nie spakowałam. Tutaj podaję takie podstawowe produkty. Także mam tutaj krem rozjaśniający Botanics. Bardzo fajny w ogóle jest ten krem. Dwa podkłady, ten jest ciemniejszy, trumacz, uwielbiam trumacza, a ten jest delikatny, mniej kryjący, Affiniton. Wzięłam tak, żeby jak najmniej rzeczy brać, to wybrałam z Lovely taką paletkę, tu jest taki niby róż i bronzer. Będę używała właściwie tylko bronzera. Pędzelek. Zwykły taki z Vibo rozświetlacz. Jego trzeba nakładać na mokro, bo inaczej go nie widać. Banana powder, tak, wiecie, jak będzie potrzeba. Pomadka z L'Oreala, piękny kolor, przecudny po prostu. Często pytacie się o ten kolor, chyba nawet odpisywałam niedawno komuś w komentarzu. I biorę jeszcze z L'Oreala taki, wiecie, nudziakowy i bezbarwną pomadkę. I to jest numerek 349. Ta paletka nie będzie mi służyć do malowania, tylko używam, jak widzicie, tego cienia na powiekę zazwyczaj, albo tego teraz, a to służy mi z tym pędzelkiem do wypełniania moich brwi. I to jest moja najlepsza metoda. To do rozczesywania brwi i może wypełnienia paru włosków, taka kredka. Brązowa i oczywiście korektor, to jest kamuflaż Catrice, tak? Tak, dokładnie, liquid w kolorze 010, nie wiem, czy to widać. Także to są moje kosmetyki. Tutaj już uszykowałam parę rzeczy, które będę brała, antyperspirant, dwa lakiery do stóp, bo tak pomalowałam takim i takim. Może będzie nawet widać coś, nie coś. Jedne kolczyki. Tak jak mówiłam, to co zakupiłam, żel do mycia twarzy, do rąk potrzebuję tych chusteczek i biorę Dawidofy. No i tu oczywiście dojdą jakiś szampon, odżywka, druga odżywka na końcówki, pasta do zębów, szczoteczka, żel do mycia nie twarzy, tylko żel pod prysznic. No coś tam jeszcze w łazience, parę takich, wiecie, podstawowych kosmetyków, które mogą mi się przydać. A i oczywiście płyn micelarny i waciki. Ja właśnie sobie włożę w tą małą kosmetyczkę, taką torebkę kosmetyczną. Wrzucę moją kolorówkę i jeszcze użyję sobie w nocy, jak będziemy wstawać, korektora pod oczy. Zrobię sobie na drogę brwi, korektor pod oczy i odrobinę kremu. To chyba będzie wszystko. Nic tutaj za bardzo nie będę szalała z makijażem, bo to będzie tyle godzin w samochodzie, że i tak to prędzej czy później, wiecie, spłynie. No i się okazuje, że pewnie jej nie domknę. A nie mogę domknąć. Muszę to poprzekładać tak, żeby to jakoś domknąć. Jak nie, to włożę sobie do torebki. Zaraz zobaczymy, wyjmę krem chyba, wiecie? Przez krem się chyba nie chce domknąć. Powiem Wam, że już troszeczkę się stresuję drogą, już o niej myślę. Pewnie wieczorem zamiast szybko zasnąć, żeby być wypoczętą, to będzie z tym ciężko, bo powiem Wam, że to są jednak emocje, żeby niczego nie zapomnieć. Mąż już spakował wczoraj dokumenty na drogę, jakieś bilety na prom, rozumiecie, takie rzeczy, zatankował samochód, żeby już dzisiaj było z głowy. No i dobra, kosmetyczka jeszcze tutaj sobie będzie czekała, a te rzeczy będę wrzucać tutaj, mam taką torebeczkę, chyba wyjmę z pudełka po prostu perfumy, bo to też mi zajmuje za dużo miejsca. O. I tutaj będę wrzucała resztę tych kosmetyków. Kolczyki też wrzucę luzem. No nie bardzo, trochę. I jeszcze tutaj w torebce mam trochę rzeczy, bo jeszcze wzięłam gumki do włosów dla dzieci, spineczki. Na drogę muszę mieć pomadkę, bo mi strasznie wysychają usta.
Jakieś miętówki jeszcze wzięłam. O, i właśnie to jest ta druga pomadka, taki nudziak z L'Oreala, 235 numerek. I ona ma kolorek taki. Jest całkiem fajna, nie jest matowa, co jest też fajne przy wysychających ustach. I ją zostawię tutaj w torebce, długopis na drogę, lokomotyw dla Lili, jakaś spinka do podpięcia. Jeszcze szczotkę muszę tu włożyć, ale to jeszcze będę się czesała. Na pewno jeszcze trzeba zabrać balsam do ciała. A jeszcze tutaj może jakiś choker, bo łańcuszek mam, to wezmę jeszcze taki połyskujący chokerek. I chyba nic więcej nie wezmę stąd. No dobra kochani, na razie kończę, jeszcze później się do Was odezwę i chyba zakończę tego vloga, bo już jest dość późno, dużo rzeczy Wam pokazałam, jak się pakujemy, a muszę jeszcze wykąpać dziewczynki, przygotować kanapki na drogę, no i ogólnie jeszcze takie, wiecie, komputer i tak dalej, sprzęty. Przyszłam jeszcze, kochani, do łazienki i wiecie, co odkryłam? Że mam jeszcze od ostatniej podróży samolotem to fajne opakowanie, żeby sobie żel przelać i nie brać całego opakowania, i stwierdziłam, że to będzie super, bo przecież później też lecimy samolotem i znowu będę miała problem, a tak to sobie przełożę i będę miała na cały urlop żel z wygodnym, wiecie, dozownikiem do wyjmowania. Także, dobra, nie wylałam. Także ten żelik jednak zostaje w domku, a sobie włożę do takiego pojemniczka. Tu, moi drodzy, szykuję bułeczki, piekę bułeczki i z bułeczkami robię nam kanapki na drogę, bo zauważyłam ostatnio, że jak mamy z chlebkiem razowym, to nie czujemy na żołądku się najlepiej, więc jednak tym razem zrobimy z bułeczkami, muszę je wcześniej upiec, wiecie, żeby dobrze wystygły. Tutaj, kochani, już przygotowałam kulę, napełniłam wodą praktycznie do wszystkich kwiatków, tutaj mam drzewko bonsai, ostatnio mi się trochę sypało, ale generalnie tak zostawiam wodę w kwiatkach i powinny wytrzymać. Mój strój na drogę, tak jak Wam mówiłam, to są takie wesołe, biało-szaro-grafitowe leginsy i do tego bardzo szeroka, wygodna bluzka czarna. Ona jest taka, wiecie, miła w dotyku i myślę, że do tego wezmę jeszcze bluzę do samochodu i możliwe, że włożę sobie jeszcze jakiś t-shirt na zmianę, gdybym coś tam się ubrudziła. Biorę też tak dla dziewczynek takie t-shirty często na zmianę, po prostu, bo widzicie, to nie do końca do siebie pasuje, ale to już jakby nie ma takiego znaczenia. Albo wezmę jeszcze jedne leginsy. Słyszycie też, kochani, jak dziewczynki dokazują, ja już po prostu dzisiaj nie mogę, ogarniam, biegam, a one tak dokazują, no powiem Wam, że niezłe są. Najważniejsze, że mają super humory i śpiewy i w ogóle, bo przed chwilą je kąpałam, znaczy same się kąpały, ja im umyłam głowy. No i ogólnie energia je rozpiera, zawsze wtedy, kiedy jest tyle do zrobienia i wiecie, to dzieci rozpiera energia, ale lepiej tak, niż żeby siedziały przygnębione. No i tyle, kochani, chyba na dzisiaj. Na tym zakończę tego vloga. Zrobię sobie jeszcze na pewno jakąś maseczkę. Trochę mnie wysypało, to pewnie z wrażenia. No i tak, będę kończyła. Muszę jeszcze Matysi przyciąć grzyweczkę, żeby miała, żeby już nie było, wiecie, z tym problemów. Także idę, zabieram się za dokończenie z Matyldzi włosami. Widzieliście, w co się ubiorę i widzimy się już w Polsce i w drodze do Polski w kolejnym vlogu. Buziaczki, pa!